Powitam naszych szanownych gości. W swoim i waszym imieniu witam serdecznie przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego SLD, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, premiera Leszka Millera. Jest to gmina biedna, położona dość daleko od wszystkich ośrodków. No, ale przyszłościowo może być bogata, jeżeli Zboczew będzie bogaty i tu będzie kopalnia. Na razie jest tak, jak jest. Żeby nie przedłużać, bo to nie ze mną spotkanie, tylko z panem premierem, proszę o zabranie głosu Darka Jońskiego. Dziękuję bardzo, panie premierze, kolego wójcie, koleżanki i koledzy. Jest nam niezmiernie miło dzisiaj gościć pana premiera Leszka Millera w województwie łódzkim. Zresztą chcę powiedzieć, że nie tylko premier przyjechał do województwa łódzkiego, dzisiaj kilku liderów przyjechało. Przyjechał sekretarz generalny Krzysztof Gawkowski, jest również włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Jerzy Wenderlich, wiceprzewodniczące SLD Paulina Piękna Mickiewicz, jest również Józef Oleksy w Radomsku. Wszystkie te osoby były na konferencji prasowej w Łodzi, a następnie odwiedzają powiaty, więc takich spotkań dzisiaj się odbywa łącznie 11. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, tej samorządowej, Grzegorz Matuszek, znana osoba, znana postać w łódzkim SLD. Na trzecim miejscu wiceprzewodniczący SLD w województwie łódzkim i wicestarosta sieradzki Zbyszek Krasiński. Mamy również na liście byłego komendanta Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Straży Pożarnej, generała Tadeusza Karpcza, który od kilku lat jest w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i będzie kandydował od nas. Jest teraz wiceszefem Ochotniczych Straży Pożarnej w województwie łódzkim, więc też liczymy na to, że go miło tutaj przyjmiecie. Jest również były prezydent i za to chcę przewodniczącemu i premierowi Leszkowi Millerowi też gorąco podziękować, bo taki odbiór jest też na zewnątrz. Dzisiaj dziennikarze przecierali oczy ze zdumienia, jak zobaczyli wszystkich liderów w województwie łódzkim. O to właśnie chodzi i taki jest nasz cel. Wygrania oczywiście wyborów w samorządzie. Naszym celem Rady Wojewódzkiej jest współrządzenie w sejmiku województwa. I nie muszę nikomu mówić, ile chyba na pewno nie Józefowi Suwarze jako wójtowi, że ci, którzy będą współrządzić, którzy będą dzielić środki europejskie, ta formacja i ta partia będzie miała również znaczenie w terenie i w takich małych miejscowościach również będzie miało to ogromne znaczenie. Jak te środki zostaną podzielone, gdzie trafią, więc Sojusz Lewicy Demokratycznej musi mieć ważne i w końcu jest szansa dogonić Platformę Obywatelską i zwyciężać w wielu, wielu miejscach. I o to chciałbym was gorąco poprosić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Darkowi Jońskiemu. Zanim udzielę głosu panu premierowi, chciałem jeszcze przeprosić w imieniu posła Cezarego Liczaka, który miał być tutaj, ale nie przyjechał, dlatego że zastępuje panią poseł Joannę Senyszyn, panią eurodeputowaną Joannę Senyszyn w Pajęcznie. I chciałem również powitać czwartą władzę, czyli media. Do urzędu, żeby nie musieli przebywać wiele kilometrów po jakiś podpis, czy po jakiś stempel. Jednym słowem, gmina, która powinna przejąć część kompetencji, która powinna być wzmocniona i która powinna otrzymywać wszystkie środki na zadania zlecone, bo niestety praktyka ostatnich lat jest taka, że chętnie władze centralne przekazują rozmaite zadania, ale bardzo niechętnie przekazują pieniądze, które powinny tym zadaniom służyć. Państwo zapewne zauważyli, że jakiś czas temu zaproponowaliśmy, aby rozważyć powrót do 49 województw, czy do innego podziału terytorialnego kraju. A zrobiliśmy to dlatego, że przecież gołym okiem widać, jak narastają dysproporcje w położeniu różnych regionów naszego kraju. Owszem, wielkie aglomeracje rozwijają się bardzo pięknie, ale to wszystko, co już jest za wielkimi aglomeracjami, to wszystko rozwija się słabiutko albo wręcz widzimy regres. Jeśli w tej sprawie i tak dalej, i tak dalej. To dobrze oczywiście, jeżeli wielkie aglomeracje się rozwijają, ale to źle, że dzieje się to kosztem mniejszych ośrodowisk.
Na obszarach wiejskich mieszka prawie 15 milionów Polek i Polaków, ale nie można powiedzieć, że ci obywatele mają taki sam dostęp do ochrony zdrowia czy edukacji. Można zauważyć gołym okiem, że dochodowość przeciętnego gospodarstwa na wsi jest niższa niż przeciętnego gospodarstwa w mieście i że oczywiście w postaciach i dopłaty bezpośrednie i dopłaty do gospodarstw, do produkcji rolnej. No, co się stało z tymi pieniędzmi? Czy one zostały właściwie zainwestowane? Czy przyniosło oczekiwane rezultaty? Tym bardziej, że właśnie rozpoczynamy kolejną perspektywę finansową, gdzie niestety nie wynegocjowano na rolnictwo i wieś tyle, ile wynegocjowano na Fundusz Spójności. Jeżeli rząd będzie chciał poprawić te wskaźniki, to będzie musiał dołożyć do środków brukselskich sporą kwotę z budżetu centralnego, z budżetu bardziej równoważnego rozwoju naszego kraju. W tym roku jesienią będziemy wybierać nowych działaczy samorządowych, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów. Dokładnie jeszcze nie wiemy, kiedy to będzie, czy to będzie 15 czy 16 listopad, ale mniej więcej w tym czasie. To bardzo ważne wybory, bo przecież dobrze wiecie Państwo, jak mądra władza w gminie może wiele dobrego zrobić, a jak niemądra władza w gminie można to zrobić wiele złego. Kolega wójt ma wielkie już doświadczenie, to jest kolejna kadencja. Będzie Pan startował jeszcze? Mówi, że jeszcze nie wie, ale pewnie będzie, bo bywa różnie. Niestety samorządy niektóre zwłaszcza muszą się bardzo głęboko zadłużać, nawet nie mają środków własnych na inwestycje europejskie, kłopoty z edukacją i z ochroną zdrowia. No ale nie chcę o tym specjalnie mówić, bo przecież sami Państwo wiedzą najlepiej, jak jest na Waszym terenie. Byłbym razem z posłem Jańskim serdecznie zobowiązany, gdybyście Państwo zechcieli powiedzieć o swoich przemyśleniach w tej sprawie. Co czynić, żeby życie w gminie było łatwiejsze, żeby władza mogła lepiej wypełniać swoje powinności? Gdybyśmy się decydowali w przyszłości, gdyby to było możliwe, a to zależy od większości sejmowej, na inny podział terytorialny kraju, to jakie kompetencje dodatkowo powinno się przesunąć do gminy, jak kształtować te relacje między gminą a samorządem wojewódzkim, czy powiaty są potrzebne, czy nie są potrzebne. To są pytania ważne i przychodzi teraz taki moment, żeby ocenić wyniki reformy sprzed lat, gdzie podzieliliśmy nasz kraj na 16 województw, 380 powiatów. Czy to wszystko zdaje egzamin, czy trzeba coś zmienić, jak zmieniać, żeby władza była bliżej obywatela i żeby obywatel był bardziej usatysfakcjonowany z funkcjonowania tej władzy. Zwracam się z Państwem z tymi pytaniami w miarę naszych możliwości, umiejętności. Będziemy chcieli odpowiedzieć na wszystkie Państwa wątpliwości. Tak czy owak, bardzo się cieszymy, Panie Wójcie, że jesteśmy dzisiaj w Waszej gminie. Powinniśmy często przekazywać sygnały, że owszem, politykę się uprawia w Sejmie, w dużych miastach, ale małe środowiska, mniejsze środowiska, właśnie nasze gminy nie powinny odczuwać, że są niedoceniane, że nikt się nie chce zajmować problemami. Polska będzie taka, polska samorządność będzie taka, jakie będą polskie gminy, bo gmina to fundament samorządu terytorialnego.
Dziękuję bardzo panu premierowi. Ja jestem jeszcze bardziej usatysfakcjonowany, że jest pan premier tutaj właśnie w Rututowie, w powiecie wieluszowskim, choć gmina Rututów to ziemia miasta. Jak należało promować dane miejscowości? Szkoda, że Wieluszów nie kontynuuje tej tradycji, chociaż to była jednorazowa. Odnosząc się do pytania pana premiera dotyczącego samorządu, bo w tym temacie chciałbym dwa słowa swoje przemyślenia, jak również doświadczenia przekazać. Pan premier wyraźnie powiedział tutaj o radni sejmiku województwa łódzkiego ostatnio wypowiadają się co do działań marszałka. Ale jeżeli marszałek dzieli środki, przydziela te środki, czyli jest dawcą, jest beneficjentem i jeszcze kontroluje wydawanie, czy to jest prawidłowe? Według mojej oceny no może to prowadzić do różnego rodzaju patologii, bo jak sam siebie ktoś kontroluje, to znaczy nie ten. Jak powstały województwa nowe, to miała funkcja wojewody sprowadzać się tylko do organu, jako organ kontrolny plus służby policji i straży. No do dzisiaj tam jest olbrzymia ilość urzędników i tam jest wydział rolnictwa, tam jest wydział geodezji i tak dalej, nie będę tego rozwijał, ale tej reformy nie było na tym. A jak już się zajedzie do Warszawy i przeciętnego warszawiaka by się chciało zapytać, zresztą do Poznania czy do Łodzi to samo, do kogo iść określoną sprawą, na pewno nie odpowie wprost, bo nie wie, jakie są kompetencje. Zbyt duża ilość szczebli. Co do powiatów, czy one mają funkcjonować, czy nie. One tak na dobrą sprawę to poprzednio funkcjonowały w postaci urzędów rejonowych. Także tutaj no, z jakiejś zmiany no, można by się nad tym zastanowić, ale na przykład kompetencje w zakresie opieki nad rodzinami i tak dalej. Działalność ta jest podzielona. Jedni dobrze i te chcą dobrze. I te nie mają pieniędzy, i te nie mają pieniędzy. Rodzinami zastępczymi zajmuje się powiat. Dobrze, że akurat w powiecie wieluszowskim jest powiat aktywny i tworzy rodziny zastępcze, bo już kolejne tworzy, ale cały czas jest ta bariera środków finansowych. W wielu wypadkach w telewizji rodziny mówią tak, no gdybym potrzebuje żadnych innych środków, bo to pozwoli mi na opiekowanie się moim dzieckiem. Także wiele jest takich miejsc, takich zadań, które wykonują różne jednostki. Powinno to być skoncentrowane na poziomie gminy, bo oni są najbliżej mieszkańców. Oni najlepiej. Na określonym terenie jest zawsze władza samorządowa, bo ona pochodzi z wyboru, a nie z nominacji. Wojewoda czy jego służby pochodzą z nominacji. Zwykle dzieje się tak, że kolejny rząd, kolejny premier ustanawia swego ambasadora w terenie i tenże urzędnik reprezentuje politykę rządu. Ale on nie pochodzi z wyboru. Sprawa, która jest niezbędna dla normalnego funkcjonowania młodego pokolenia, to rynek pracy, w którym praca nie jest przywilejem. I żeby tak było, nasza gospodarka musi się rozwijać znacznie szybciej niż obecnie. Musi przekroczyć 3% PKB rocznego wzrostu. Wczoraj GUS opublikował dane, z których wynika, że się rozwijamy w tempie 1,6%. Rząd uważa, że to jest sukces. To nie jest żaden sukces, dlatego że to jest za mały wskaźnik, żeby przybywało trwałych miejsc pracy. Uruchomienie zatem wszystkich instrumentów, które powodują, że pracy jest więcej, jest zadaniem numer jeden. Jak to można zrobić? Proszę Państwa, daty i tak dalej, nic oczywiście, oczywiście nie da. Mówię o kilku tylko przykładach, żeby pokazać Państwu, że są określone możliwości i można je wykorzystać i pomóc młodym Polakom w stabilizacji zawodowej, w tym, żeby oni z ufnością patrzyli w przyszłość, żeby myśleli o rodzinie i tak dalej, i tak dalej, żeby nie uciekali z Polski do Anglii czy do Irlandii, szukając tam swojej nowej ojczyzny czy swoich nowych szans.
Przez te 20, przez te 10 lat, no bo jesteśmy w Unii Europejskiej, 10 lat, ponad 20 lat w Polsce dokonywana jest trudna transformacja. Wiele się w naszym kraju zmieniło i przecież nikt z nas nie powie, że nie widzi tych zmian, pozytywnych zmian. Ale też stało się wiele rzeczy negatywnych. A co jest według mnie najbardziej negatywne? Że koszty transformacji ponieśli ci wszyscy, którym i tak jest najtrudniej. Masowy upadek wielu zakładów pracy na początku lat 90. Upadek PGR-ów. Bezrobocie strukturalne do dzisiaj istniejące. Wielka Łódź, niedaleko stąd, która upadła w ciągu jednego roku, kiedy okazało się, że tkaniny, cały przemysł włókienniczy utracił rynki zbytu i tkaczki czy przątki tracili miejsca pracy niemalże z dnia na dzień, nie otrzymując żadnych rekompensat. Rekompensaty pojawiły się dopiero później, od górników zaczynając. Czy to się musiało wszystko stać? Czy ta tak zwana ustawa, która nie jest w stanie skutecznie chronić życia i zdrowia własnych obywateli? No niestety, zbyt dużo mamy przykładów, które świadczą o tym, że tak właśnie jest. I szkoda, że kolejny wniosek o wotum nieufności dla pana ministra Arłukowicza nie spotkał się z należytym rezultatem. Więc pan pyta, żebym ja panu powiedział, co zrobić, żeby szybko zdobyć właściwy poziom życia, żyć godnie i tak dalej, i tak dalej. Otóż proszę pana, nie znam takiej recepty, bo jak odnoszę wrażenie, nie ma takich recept. Każdy przypadek jest indywidualny. Każdy musi wybrać swoją drogę. Tak jak każdy z nas, kiedy mieliśmy po 20 czy po 30 lat, musieliśmy sobie wybrać taką drogę. Jednym się bardziej udało, drugim mniej. Jedni są bardziej zadowoleni, drudzy nie. Ale nie ma recepty. Gdyby były recepty, to zdecydowanie wszystkim byłoby lepiej. Natomiast co jest obowiązkiem państwa? Obowiązkiem państwa jest tworzenie warunków, w których ci młodzi ludzie, startujący w dorosłe życie, muszą liczyć na stosowną pomoc. Jestem w takim świetle, że gminy muszą przejmować drogi, pseudodrogi. Jechaliście pewnie od Łodzi, widzieliście, nie wiem kto prowadził, w jakim stanie jest ta droga. My jako samorządowcy wywiązaliśmy się, podpilnowaliśmy, żeby nasze zniszczone drogi gminy zostały odbudowane. Prośba, czy można wymóc dla Generalnej Dyrekcji, żeby zrobiła to samo z drogą krajową? Przed przekazaniem, żeby ta droga została wyremontowana. Tylko po prostu, żeby nadzór można nad nimi uściślić. Ja podejrzewam, że Trybunał Konstytucyjny będzie się bawił z tą ustawą około 2 lat. 2 lata żyjemy w niepewności. I jeszcze jedna moja prośba, do dnia dzisiejszego nie wiadomo, co znaczy odcinek nowo wybudowany i oddany do użytkowania. W Sokolnikach okazało się, że było ciśnienie, żeby przed wyborami otworzyć tą drogę. Ta droga na dzień dzisiejszy S8, mówiła S8, się sypie, nie jest ukończona, a my jesteśmy przed takim faktem, że Generalna Dyrekcja na siłę spycha nam tą starą ósemkę. Dziękuję ślicznie. Wie pan, możemy... Ma pan 2 lata i 3 lata czekają na swoją kolej. Więc oczywiście jak Trybunał Konstytucyjny orzecze i stwierdzi, co jest niezgodne z Konstytucją, a co nie, to Sejm musi przystąpić do poprawki nowelizacyjnej i tu się otwiera pole dla nas, dla posłów. Natomiast do tego czasu możemy podjąć interwencję poselską. Pan poseł Joński jest przecież reprezentantem ziemi łódzkiej, może jeszcze pan poseł Olejniczak. Taka interwencja jest do podjęcia oczywiście. Możemy to zrobić i zaproponować rozwiązanie, o którym pan mówi, i domagać się, żeby czekając do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprawa nie zawisła gdzieś w poróżni, tylko żeby miała jakiś swój dalszy bieg. No co z tego, że zawiąże działalność jakiś młody? Kto ma mój płaszcz?
No już zdania nam kołoneczka. I mały urząd wojewódzki, ale zupełnie maleńki, który by się tylko specjalizował w nadzorze i w działaniach. Ale wojewoda wtedy będzie podległy dalej rządowi. Dlatego musi być. Ja jeszcze mam pytanie do moich kolegów. Ostatnie. Czy pan premier wie coś na temat sprzedaży lasów państwowych? To znaczy, czy chodzą takie... Nie, to jest bardzo ważne pytanie. Nie, znaczy uchwalono ustawę niestety, która uszczupla środki, które były do dyspozycji lasów. I dodało ASO do przypuszczeń, że być może kolejnym krokiem byłaby prywatyzacja lasów. No w każdym razie, gdyby się pojawił jakiś pomysł, żeby lasy prywatyzować czy sprzedawać, to zdecydowanie bym chciał zrobić. Panie premierze, ostatnie pytanie może jeszcze. Można? Co się stało, panie premierze?